Ale jako napastnik to jesteś rozliczany bramkami, nie jak grasz w piłkę, jak utrzymujesz. Najważniejsze są pod koniec roku są liczby, a nie są, wiesz, fajnie, że grałeś dobrze w piłkę, że utrzymujesz. Też dużo na to patrzyłem, ale też jak byłem młodszy, to właśnie na to nie zwracałem uwagi i przez to strzelałem tyle bramek. A teraz patrzysz, tak, na te liczby? No, patrzyłem, no czasami jak nie strzelasz, to musisz też patrzysz na takie rzeczy, bo jak na przykład, jak mówiłem, ostatni mecz z Arką graliśmy, to piłki nie dostałem, okazji nie miałem. I to musisz też inaczej podejść do analizy swojego meczu. Tak? W takim momencie, jak nie możesz rozliczyć się z bramki, z okazji, to musisz się rozliczyć z innych rzeczy. No właśnie, kibice bardzo surowo tutaj oceniają napastników, tylko po bramkach, nie patrzą na całą podkaz. Nie, ja czytałem też, że Pias miał tylko napastnika, który strzelił powyżej 10 bramek. Myślałem, tak. Mieliście Wilczka, super napastnik, a drużyna nie zdobyła mistrzostwa albo wicemistrzostwa. Mieliście wicemistrzostwo i było chyba dwóch napastników, którzy strzeliło 11 bramek. No. Barysić nasz portal. No, po 11. Właśnie odwiedził nas Bary ostatnio na meczu. No, to myślę, co byście chcieli? Jak 25 bramek i 9 miejsce i grasz o nic? Cześć. Cześć. Gdzie idziemy? Idziemy do samochodów. Przejechać się kawałek. Dobra. To jest... Dzisiaj trafiło nam się to, że pojedziesz sobie samochodem. Klubową Toyotą. Do domu. Do domu, tak? A co z twoim autem? Żona zabrała. Okej. Okay. Sprawdźmy, czy spakowałeś sobie wszystko już? No tak, miałeś spakowane. Już spakowałeś się? Tak. No pięknie. Czemu tak mało rzeczy? No tylko na jeden trening jutro, nie? Aha, okej. Okay. Co to za bluza? Z Holandii. Z Holandii. Jakaś konkretna firma? Złota. Okej. Okay. Ty już muzyczka, ale... Co tu się dzieje? Co za samochód widzieliście? No ale jaki chciałeś? No dobry. Automat chciałem. Chciałeś automat? No to masz automat. No mam. Ale jeszcze nie włączaj. Powiedz mi, co robisz na początku zawsze, jak wsiadasz do samochodu? Wkładam kluczyki i zapinam pas. No dobra, ale jak nie masz, masz nowy samochód, to co? Ci do twarzy w tej sukience. Muzyczkę puszczasz? Nie, no ja zawsze pierwszy pas, nie? To jest bezpieczeństwo. Na parkingu najważniejsze, żeby mieć pas. No ja tak. A jak ustawiasz sobie fotel? Z lusterką? Fotel zawsze jak najdalej, nie? Bo 1,90 m, a ogólnie to nic ciekawego nie robię. No. Ustawiam lusterko, fotel do tyłu i jedziemy. Jak najszybciej wyjeżdżam ogólnie. Wolisz siedzieć daleko czy blisko kierownicy? No daleko, bo inaczej bym tak siedział. Ta z kolanami bym nie zdążył. No okej. Okay. To co? Pojedziemy sobie dzisiaj. Tak. No. Ale pierwsze wrażenia z tego samochodu? Nie, fajny samochód. Jaki to samochód? Toyota, tak? Corolla. O, fajny samochód. Ale że power masz, tak? No, power mam. A ostatni samochód miałeś jaki? Też z takim przyciskiem, czy...? No mam cały czas z przyciskiem. Okej. Okay. Ale bez odblokowania. Dobra. Tu jest w ogóle automat, czy...? Jest automat. Dobra. Ale trochę cichy, bo myślałem, że nie działa. To jest hybrydowy samochód. No, wiadomo. Ty masz hybrydę? Jechałeś kiedy? Nigdy nie jechałem hybrydą. Czyli dobrze, taki spokojny tydzień mamy. Trochę popracujemy, ale wiesz, ogólnie jak nie mamy meczu, tam przerwa na kadry, to zawsze jest praca, ale też już, wiesz, inny tydzień, mniej jesteś skupiony na... No ogólnie trenujesz normalnie cały tydzień pod mecz, a teraz masz tylko praca i testy i ogólnie dzisiaj jest spokojnie, dobrze. Okej. Co robiłeś dzisiaj? Dzisiaj rano miałem, byłem u maserów, był tam z biodrem, tam mobilizacja, takie tam rzeczy i po południu mieliśmy testy na rowerach. Długo czekaliśmy na ten wywiad, dlatego już nazbierało się tych pytań trochę. Właśnie dlaczego tyle czekaliśmy na ten wywiad, opowiedz? No nie wiem, za dużo zamieszania było chyba, nie? Jakiego zamieszania? Odejścia czy nie odejścia, meczy. No i tak się złożyło, że dopiero przerwie na kadrę. Chciałem zaznaczyć, że to jest materiał, który kręcimy oczywiście. Przede wszystkim najważniejsze jest bezpieczeństwo, więc staram zawsze, się... Zawsze. Wiem, że w autobusie nie można rozmawiać z kierowcą, ale tutaj
Patrzymy przede wszystkim na to, na drogę, więc zabezpieczeni jesteśmy. Jedziemy sobie powoli po mieście. Tak jak mówisz, czekaliśmy. Tak dwa słowa odnośnie tego całego zamieszania, jak to wygląda. Od razu przejdziemy do takiego pytania z twojej perspektywy. Nie musisz tam o detalach mówić, tylko takie zamieszanie, jak wygląda w ogóle z perspektywy pracy zawodnika, tak? Bo my wiemy, jak ale które zamieszanie? No, jak jakiś zawodnik przechodziłeś do Piasta, tak? Tak. I było pewnie jakieś zamieszanie, nie wiadomo, gdzie pójdziesz. No, wtedy było też inaczej, bo ja chciałem odejść z Holandii. Było zainteresowanie, czyli już się nastawialiśmy na to, że będziemy odchodzić. Jeszcze nie było wiadomo gdzie, ale było wiadomo, że w każdym momencie musimy być gotowi, żeby musimy się pakować i będzie wyjazd. Okej. I jak już jesteś na to przygotowany i wiesz, że coś będzie, to jest inaczej. To tak tyle jest zamieszanie, ale jest inne zamieszanie. Zamieszanie jest, że musisz rzeczy załatwiać i tam abonamenty musisz odwołać, wszystko załatwić i zaczynać nowe życie. I ogólnie to ja pół roku dobrze grałem, bo pierwsze pół roku mnie nie było. No właśnie o tym chciałem porozmawiać. To jest takie hasło jak łaska kibica na pstrym koniu jeździ. To znaczy, że dzisiaj jesteś na topie, bo dzisiaj rozmawiamy po meczu z Legią, strzeliłeś bramkę, wszystko super. A z drugiej strony jednak, jeśli nie strzelasz bramek, to jesteś tam najgorszy. Jak ty to w ogóle widzisz w swojej perspektywie? No ja już się przyzwyczaiłem do takich rzeczy, bo to jest normalne w życiu piłkarza i ogólnie w życiu napastnika. Jak strzelasz, to jesteś królem, ale też zawsze wiedziałem, że jeden dzień może zmienić wszystko. I tak jest życie, z tym musisz sobie godzić i też radzić. Ale no, jest jak to jest. Jest jak jest i tego nie możesz zmienić, bo to jest taki jest świat piłkarski. Czy to właśnie jest dużo cięższa sytuacja niż na przykład pomocnika, czy obrońcy, czy bramkarza? Która z pozycji ma największą presję? Może, że napastnik? Nie wiem. Ogólnie na każdej pozycji jest presja, bo wszyscy muszą grać na swoim najlepszym poziomie i pokazywać to i potwierdzać to co tydzień. Ale jako napastnik to jesteś rozliczany bramkami, nie jak grasz w piłkę, jak utrzymujesz. Najważniejsze są pod koniec roku są liczby, a nie są, wiesz, fajnie, że grałeś dobrze w piłkę, że utrzymujesz. Też dużo na to patrzyłem, ale też jak byłem młodszy, to właśnie na to nie zwracałem uwagi i przez to strzelałem tyle bramek. A teraz patrzysz tak na te liczby? No patrzyłem, no czasami jak nie strzelasz, to musisz też patrzysz na takie rzeczy, bo jak na przykład, jak mówiłem, ostatni mecz z Arką graliśmy, to piłki nie dostałem, okazji nie miałem. I to musisz też inaczej podejść do analizy swojego meczu. Tak? W takim momencie, jak nie możesz rozliczyć się z bramki, z okazji, to musisz rozliczyć z innych rzeczy. No właśnie kibice bardzo surowo tutaj oceniają napastników, tylko po bramkach, nie patrzą na całą. Ja czytałem też, że Piast miał tylko napastnika, który strzelił powyżej 10 bramek. Myślałem, tak. Mieliście Wilczka, super napastnik, a drużyna nie zdobyła mistrzostwa albo wicemistrzostwa. Mieliście wicemistrzostwo i było chyba dwóch napastników, którzy strzeliło 11 bramek. No. Barysić na sport, tak? No, po 11. Właśnie odwiedził nas Bary ostatnio na mecz. No to myślę, co byście chcieli? Jak 25 bramek i 9 miejsce i grasz o nic? Czy chcecie, tak, że tutaj prawie cała prawie... Angulo mówisz, tak? Czy nie? Nie, nawet nie dochodzi. Wiem też, że Angulo jest ogólnie ważnym napastnikiem w grze Górnika, czyli nie będę to na króla strzelców nie możesz tak mówić. Ale ogólnie mi chodzi o to, że jak strzelasz 25 bramek. Ja tak na przykład miałem parę lat temu. Ja byłem w Holandii w pierwszej lidze, wróciłem do mojego byłego klubu, który był. Mieliśmy być faworytem, mieliśmy do awansu, do ekstraklasy w Holandii. No i ja strzeliłem w tamtym sezonie 25 bramek. Tak? Byłem drugi w klasyfikacji Królów Strzelców, a my mieliśmy 13 miejsce. I w ogóle nawet taki słaby sezon mieliśmy jako drużyna, że nawet nie załapaliśmy się do baraży o awans. Pamiętam, że drużyny, które awansowały, to tam napastnik strzelał 10-12 bramek. No i myślałem, teraz dopiero to widzę tak, że sam w tym roku, no pół rok grałem. Ogólnie grałem. I strzeliłem 9 bramek, dałem 4 asysty i zarobiłem mistrzostwo.
Czyli te bramki jednak nie są najważniejsze, tak? No ogólnie pod koniec dnia zawsze będą dla mnie, ale też możesz patrzeć dalej, jako kibic ogólnie, bo jesteś... Zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, ale w ogóle nie, nikt się nie zbliżył do korony Króla Strzelca. Właśnie rok temu o tej porze chciałem jeszcze o tej krytyce porozmawiać, czy była współmierna, czy nie, no bo rok temu o tej porze, tak mówisz, grałeś pół roku, no bardzo powoli wchodziłeś w drużynę, pamiętam ten mecz pucharowy z Jastrzębiem, miałeś taką tam patelnię, no właśnie, i bardzo duży hejt na twoją osobę, nie? Bo wiesz, też musisz wiedzieć, że do wielu zawodników przychodziło też z wielkimi nadziejami od kibiców i potem nie spełniali tych oczekiwań, więc o tym kibice też na to też takie patrzą. Wskazy, jak zmieniasz pas? Zależy, czy z kim jadę. Okej. Wróćmy znowu do tego głównego tematu, tak. No ta krytyka, no tak. I co ty czułeś wtedy, jak cię tak cisnęli wszyscy cały czas, i Parzyszek, i cała ta krytyka za brak bramek na ciebie? No, co mogę o tym powiedzieć? No, że po tym meczu z Jastrzębiem, no to ja się zrozumiałem, bo tam miałem taką patelnię, że ogólnie w tamtym meczu totalnie też grałem, ale biorąc inne pod uwagę, że wiem, że były duże oczekiwania, jak przychodziłem do Polski. Ja też miałem duże oczekiwania, ale ja miałem na przykład, Piast zaczął przygotowania 3-4 czerwca, tak? Ja wtedy jeszcze byłem na wakacje. Ja miałem, moje przygotowania w Holandii wtedy zaczęły się 19 czerwca. Czyli to już było 2 tygodnie różnicy. No plus fakt... Przepraszam, jak to wpływa na... No wpływa, to jest duża różnica. Jak masz zapytaj się zawodnika, który jest, gra, a nagle 2 tygodnie ma kontuzję. A reszta trenuje dalej. No to jest różnica, ogromna. Messi teraz na przykład. No, ale wiesz, to jest już inny poziom. No, ale... patrzymy na proporcje, tak? Oczywiście. No, no, naszej proporcji, ale Messi jednak ma teraz problem. No nie ma problemu, ale musi wejść w grę, musi się przyzwyczaić do wszystkiego, nie? Ogólnie rytm złapać. Okay. No i ja kiedy przyszedłem tutaj? 1 lipca. Mhm. No, czyli trenowałem tam 10 dni, ale to były początki, nawet meczu jeszcze nie rozegrałem, sparingu nie miałem. A no i potem musiałem łapać. No i... W Holandii też jest taki hejt, taki tak właśnie... Nie tak, nie tak. Zaskoczony byłeś. Nie tak, no bo już mówiłem, że jedna z rzeczy, które się zdziwiłem, a to nie tylko na piłkarzy, to ogólnie w Polsce ludzie negatywni tylko narzekają. Myślę, kurczę. Wszyscy? Których spotkałeś? Większość. Nie, ogólnie ludzi, których spotykam tutaj, to jest inaczej. Jak z kimś w osobie rozmawiasz, to jest inaczej. Ale jak w internet, to wszyscy się mogą tam chować za internetem. Przerywnik, wiesz co to jest za miejsce tutaj? To jest więzień, wiem. Tu w Holandii też są więzienia na przykład w centrum miasta? Nie. Zawsze na takich, gdzie są firmy, jak to się nazywa? Takie, strefa taka. No takie strefy tam ogólnie tam z boku gdzieś tam. Musimy jeszcze trochę pojeździć, bo zostało nam jeszcze kilka pytań. Spokojnie, mamy czas. Tak? Lubisz jeździć po Gliwicach w ogóle? A mnie to... Ja ogólnie lubię jeździć samochodem. Ja nie mam z tym problemu. Po Gliwicach... No właśnie, wiesz, mi się bardzo podoba też tutaj mieszkać na Śląsku. Myślę, że w prawo skręcę. Na Śląsku, że wszędzie jest blisko. Do Katowic, no, Wrocławia sobie pojedziesz. Jak chcesz za granicę, to jest blisko do Czech. Nie, naprawdę super się mieszka. A sam Śląsk? No sam Śląsk też, bardzo. Gliwice? Gliwice top. Jak ci się jeździ właśnie? Korki nie są za duże dla parkowania? No czasami, jak dojeżdżasz do miasta, ale to po południu, nie? Wieczorem to nic. I rano też dziwne, że zależy który dzień i godzina, nie? Ale... Myślę, że... No i widzisz, tam się wbijemy za chwilę. Aha. Ty się nie śpieszysz nigdy? W środku... Zależy, o której wjeżdżasz, nie? Jak masz na dziewiątą... Jesteś na dziewiątą mówione, wjeżdżasz za 10:09, no to... Wiadomo, że będziesz się spieszył, nie? Czy Piotr Parzyszek poleca wyjeżdżać wcześniej? No tak, ja zawsze wyjeżdżam wcześniej. Nie spóźniłeś się na trening? Na tutaj? Trening nie. A po Zofię na przykład do przedszkola? Nie, bo Zofia nie ma skazane godziny, wiesz, ja mogę ją odebrać jak kiedy chcę. To jest super wygodna opcja, nie? To jest idealne właśnie. Bo są też takie miejsca. Komunikacja miejska jak cię podoba w tych Gliwicach? To normalne, nie? Taka... Metra nie ma, ani tramwaju. No, ale autobusy wystarczy. Tak? No, bo to... Drogi rowerowe, w Holandii chyba więcej, co? W
Holandii więcej rowerów niż samochodów. I naprawdę ty jeździłeś w Holandii na rowerze? Tak, oczywiście. Moja żona ma rower tutaj z holenderski. A czemu tu nie jeździsz na rowerze holenderskim? Ja nie jadę ogólnie, już w ostatnich latach już nie jeździłem. Moja żona zawsze jeździła z małą. Dlaczego nie jeździsz na rowerze? Nie to mówię, rower to. Czemu rower, jak mam samochód? Dzisiaj jeździłeś na rowerze. No ale to nie było na dworze. Jeszcze o tej masce kibica, podbiegłeś ostatnio do trybuny, coś tam pokazywałeś, strzeliłeś tą bramkę z Legią, no i co? I to ci daje prawo, żeby od razu tak kibicom pokazywać? Nie. Komu to pokazać, dlaczego? Wytłumacz to już, jeśli... Komu to pokazywam? Ja wiem, jak ludzie są i mi się to nie podoba, jak kibicy narzekają na naszą drużynę. Bo ja pamiętam, co było w meczu z Rakowem, gdzie część znowu zaczęła śpiewać, Piaście grać, no i wiadomo co. Co tam jest Piaście dalej? Grać, wiesz. Mi się to nie podobało, ja takie rzeczy w ogóle nie lubię, wiesz. Jak byśmy grali o spadek i byśmy nie mogli tam wymienić trzy piłki, to... Utrzymanie, przepraszam. No, utrzymanie i byśmy tam nie mogli wymienić trzy piłek i... Tak jak LKS, która nie wygrała nie wiem ile miesięcy u siebie. Mhm. Ale chyba tracimy 3 punkty do lidera, tak? Mm-hmm. No właśnie. Ale co byś chciał tym kibicom wszystkim powiedzieć, którzy ci tak, no właśnie. Masz ochotę czasami do nich, nie wiem, przemówić, jakieś orędzie? Nie, ale ja wiem, że większość kibiców u nas są normalnie kibice, ale jest też część, które dla mnie lepiej by było, żeby nawet nie przychodzili na mecz. Może po to przychodzą na mecz, żeby sobie trochę położyć. No, bo może w domu nie mają nic do powiedzenia. No. Bo to zawsze tak, tacy ludzie, ja na przykład raz miałem, to nie chodzi nawet o kibiców u nas, ale ogólnie, że był raz mecz w Holandii i schodziliśmy z boiska i ktoś coś krzyczał do jednego z naszych zawodników, coś takiego, no i od razu do niego ochrona i coś tam, że jak jeszcze raz takie coś, to wywalą go ze stadionu. Trzeba podchodzić z szacunkiem do piłkarza, ogólnie zawsze można coś powiedzieć albo przeklinać, ale zawsze z szacunkiem. Mhm. Ale tego szacunku czasami brakuje w Polsce. Dobra, to jest w ogóle temat rzeka, ale jeśli chciałbyś coś jeszcze dodać w tej części? Nie, to... ja już ogólnie, że wiesz, że doszło do tego, że ja po bramce taki gest zrobiłem. Jaki to był gest, czy point? Tylko uciszałeś tylko kogoś tam na trybunie, nie? No ogólnie, że chodziło mi o gadanie, że ludzie gadają, gwiżdżą i śpiewają czasami. Myślę, że po co to robicie? Zamiast takiej rzeczy to... Albo nie przychodźcie, albo wspierajcie. Dokładnie. A Młyn śpiewał Piotrek Parzysz. No, mówię, że to nie chodzi o Młyn, nie chodzi o większość kibiców, ale ja wiem, że to jest część. I nawet wiem, niektóre osoby widziałem w momencie, kiedy krzyczeli, to nawet wiem, gdzie siedzą. Czyli to, wiesz, mówię, że doszło do tego, że ja takie rzeczy widzę, to w ogóle jest nie do wiary, bo ja... Mnie to ogólnie nic, normalnie to nic nie obchodzi, ja gram swoje, jak ktoś gwiżdże, to gwiżdże, jak ktoś wyzywa, to okej, ale że tak słychać i takie rzeczy, mówię, no myślę, kurde. Czytasz jeszcze te komentarze? Nie, już mówiłem, po jakimś czasie, że w ogóle nie czytam w ogóle niczego. Ale wkurza cię to, jak nie strzelisz bramki, bo jesteś zupełnie inną osobą, tak? Nie strzelisz bramki, to jak się ja ciężko... mówiłem, jak ja bym zmarnował 10 setek, to by było inaczej. A na początku z meczem z Lechem, meczem ze Śląskiem, byłem ja zawsze patrzę na siebie. Mówiłem, że w tamtych meczach to była moja wina, że nie wygraliśmy meczu i że nie strzeliśmy bramek, bo ja nie strzelałem tych sytuacji. A jak mówiłem, teraz było inaczej, bo teraz 3 mecze nie strzeliłem, ale tylko meczem z Rakowem miałem jedną taką 100%. A ogólnie tu nie miałem niczego. Czekałem, ale no, jak mówię, jak ja nie strzelam, to się denerwuję, nie denerwuję, mnie to irytuje, bo ja wiem, że też mam ten potencjał, żeby strzelić 20 bramek. Jak mówię, to jest ważne, to są ważne rzeczy. No to właśnie, zaraz przyjdzie temat żony, chciałem te pytania szybkie, a musisz szybko odpowiadać. No. Żelki czy czekolada? Czekolada. Psy czy koty? Psy. Co byś zrobił, gdybyś został prezydentem świata? Albo przynajmniej Stanów Zjednoczonych. Nie wiem. Audi czy BMW? BMW. Dlaczego? Audi nigdy nie jeździłem ogólnie. Ale BMW jest... Ja mam teraz BMW pierwszy raz i to jest chyba jeden z najlepszych samochodów, w którym jeździłem. Pierwsze auto? Citroen C1. Czy Bóg istnieje? Tak. Czy Atlantyda istnieje? Tak.
Czy pingwiny żyją na Madagaskarze? Tak. Messi czy Ronaldo? Messi. I wolałbyś polecieć na Jowisz czy na Marsa? Na Marsa. Dlaczego? Zobaczyć, jak tam jest. Papier, kamień czy nożyce? Raz, dwa. Papier. Czy pająki śpią? Nie. Ońka, sztuczna czy żywa? Żywa. To układali też nasi wolontariusze, których pozdrawiamy. Dziękujemy za te pytania. I wracamy po przerwie. Co ty robisz? No kurde, to te włączam. Wycieraczki? No bo deszcz pada. Jak w Holandii. No. W Holandii więcej pada, czy w Polsce więcej pada? W Holandii, w Holandii. To tu jest lepsza pogoda. No jest, jest. Czyli tak jakby Sedi, jak pojechał teraz do Hiszpanii, to nasz ma lepszą pogodę, tak samo ty masz lepszą, będąc w Polsce. Tak, o tak. Dobra. Rodzina, drugie dziecko. Gratulacje, tak, możemy już to powiedzieć oficjalnie, kto jeszcze nie wie. Piotr spodziewa się drugiego dziecka i może się urodzić. Kiedy? No, proszę żona... się tym nie bawić, bo jest hałas. Nie. Dzisiaj zaczął się 32 tydzień ciąży, czyli nie wiadomo. Ale tak na planowane oko... jest. No planowane. Termin ma 5 grudnia. 5 grudzień, to tak. Jeszcze za miesiące. Spokoju. No. Ale musisz być cały czas chyba w podróży. Jestem czujny, jestem czujny. A jak byłby mecz i musiałbyś jechać do szpitala, to. Szpital. Okej, okay, a jak mecz o interesującym mistrzostwie? Trener mówi, Piotrek, musisz zostać. Szpital. Papen mnie podczas sparingu miał taką sytuację, urodził mu się dziecko w trakcie sparingu, poleciał. W drugiej połowie już nie wyszedł i pojechał. Rodzina jest najważniejsza. Dlaczego? Rodzina jest grunt do wszystkiego, co masz w życiu i fakt, że ja jestem teraz taki spokojny w piłce i już nie jestem tak, jak byłem młodszy, to przez moją rodzinę. Mhm. I nie przez inne rzeczy. Moja w jaki rodzina, sposób? Rodzina mnie stworzyła. No, jak byłem młodszy, to wiesz, też nie byłem taki. W ogóle nie podchodziłem tak do piłki jak teraz. Teraz już skupiam się na mecze, skupiam się na karierę, na ważniejsze rzeczy. A wiesz, jak byłem młodszy, to była zabawa. Bawiłeś się z dziewczynami, tam wychodziłeś, tu wychodziłeś. A teraz już wracasz do domu z żoną, córka. I to jest najważniejsze dla mnie. Też i też musi być zawsze dla mnie też kombinacja, że też musi mieć czas dla kolegów. Mhm. I to jest też to zawsze było zawsze dla mnie bardzo ważne, jak szukałem. Jak się poznałem z moją żoną, to też mówiłem, wiesz, jak ona by chciała, żeby to zadziałało, to musiała zaakceptować, że największy czasu jestem. Gram w piłkę i może, że jak coś, to też będzie musiała być sama. No. Długo to akceptowała? To jest bardzo ważny wątek. Od razu. Bo od razu zaakceptowała tak bez problemu? Od razu. Bo ja miałem 19 lat, jak się poznaliśmy, 18-19. Czyli nie miałeś w ogóle życia z nią takiego najfajniejszego? Czyli nie chodziliście razem na imprezy? Nie mogliście... Chodziliśmy, ale jak był czas na to. Czyli wszystko tak wydzielone, no to dużo straciliście chyba, taki jakby... To, co... Nie, ja wszystko, co chciałem zrobić w życiu, robiłem przed tym. Aha, okej, okay. Ale dziecko jest w odpowiednim terminie, wszystko w odpowiednim terminie. Tak. To jest bardzo ważny wątek. Wiele osób dzisiaj pędzi, wiele osób pracuje od 7 rano do 21, wyjeżdża, nie ma ich w domu i to jak jest jeszcze jedna osoba w rodzinie, to okej, okay, ale jak to wyglądało u was właśnie? Obydwie osoby, ona ma coś robić w tym czasie, czy... Jak nie, ona nie musi nic zrobić. Zajmuje się dzieckiem, domem, tak, i cię wspiera. No, to jest tak jest bardzo dużo przecież. Dużo ludzi myśli, że nie, ale ja bym nie chciał stać w jej butach. Mhm. Bo ja wiem, ile ona przeżyła ze mną, przeprowadzki, załatwienia rzeczy, zajmować się córką i myślę, że każda żona to jeszcze do tego by pracowała, to potwierdza, że to jest ciężkie, ale to daje, myślę, że to daje ludziom radość. No tak, ale to przyzwyczajenie się do tego było takie proste dla niej? No bo na początku byliśmy razem, bez dziecka jeszcze. Aha. No, ja miałem 19, on 21. No i poznaliśmy się i mieszkaliśmy tam 4 miesiące razem w Holandii i przyszedł temat transferu do Anglii. Mhm. I ona wszystko zostawiła i ze mną poleciała. No, i, no,
Mimo, że nie było gwarancji, nie byście... Mimo, że nie było gwarancji, mimo, że jeszcze studia nie skończyła, wszystko zostawiła i poleciała. Nie wypominacie tego nigdy? Nie, bo potem wszystko... Nawet, że zostawiła studia, potem jest skończyła. Wszystko zdała i wszystko załatwiła, ale no, trochę więcej czasu zajmowała, ale ona też myśli, że jest wdzięczna, że mamy takie życie, że możemy się cieszyć z tego i że ja mogę robić, co daje mi najwięcej pociechy w życiu. Jest to warte tego? To. Co to jest? Okej. Bo wiesz, to jest trudny temat. Dlaczego się zdecydowałeś, żeby dziecko urodziło się tu w Polsce, tak? W Gliwice? Tak, w Gliwicach. Tak. No, szkołem to samo przychodzi. No, ale mi zawsze mówiliśmy, jak zdecydowaliśmy, że chcemy drugie dziecko, to mówiliśmy, że żona będzie rodziła w kraju, gdzie będziemy. Ja nie będę jak na przykład Buddy albo Tom. Żona wyjeżdżała tam po 30 tygodniu do Hiszpanii albo do Anglii i tam rodziła. Okay. Ja bym tak nie chciał, ale to jest, wszyscy sami wybierają. Oni tam się lepiej czuli w Anglii, w Hiszpanii. Moja żona nie ma z tym problemu, że tutaj wie, że jest dobry standard tutaj wszystkiego, że poznała już wszystkich ludzi, ginekologa, pani dyrektor szpitala i wszyscy już wiemy, co i jak będzie. Czyli myślę, że dla nas to jest idealne. Jak polscy kierowcy jeżdżą, twoim zdaniem? Moja żona mówiła, że przez jeżdżenie w Polsce zrobiłem się bardziej agresywny. Nie no, ludzie w Polsce nie mogą parkować, nie? Parkować, jeździć. No, ale... Najgorsze, jak ktoś ma lekcję tutaj, nie? No, to... Lexusa? Nie, lekcje jazdy. To już w ogóle, to... Dobra, ale też zdawałeś jakieś prawko, właśnie za którym razem zdałeś? Drugim, co drugim. A co się stało na pierwszym? Nic. Dlaczego nic? Bo w Holandii jest tak, w Holandii jest taka reguła, że egzaminator, tak? To się mówi tak po prostu, egzaminator? Tak. Na przykład ma na dzień 10 egzaminów i tylko może zdać 8. Aha, dlaczego? No bo tak jest, taka jest reguła w Holandii, że nie wszyscy mogą zdać. Ale nawet jak zrobisz, na przykład on już miał 7 zdało i ty zrobisz taki minimalny, wiesz, że zahamujesz za mocno albo coś, albo kogoś, wiesz, to mogę, i to ja miałem przy pierwszym razie, że ktoś z prawej przyjeżdża, ja zahamowałem, ale tak za mocno zahamowałem, bo tak, taka też trudna droga była. No i przez to mnie nie. Nie znam. No jak i nawet ten pan, który mi lekcję dawał, siedział z tyłu i widział wszystko, powiedział, że to było, że mówił, że to był skandal, że nie zdałeś. To wiesz, to też jest... Przeżegnujesz się zawsze? Zawsze. No to jest coś niebezpieczne. Czy... No. Są rzeczy ważniejsze? Tak. Okej. Okay. Chodzisz do kościoła często? Tak. A modlisz się w sensie w domu? Tak. Czy... Codziennie wieczorem. Sam czy z rodziną? Sam. A Zofię uczysz? Trudno. Próbuję, ale miała chrzest, to jest dla mnie najważniejsze i potem będzie sama wybierała. Ja będę jej pomagał, będę jej komunię, no nie wiem, wiesz, ja bym chciał, ale... Ciężko jest tak być samemu. Włączy te wycieraczki, bo już ustało. Tak, teraz już przestał. Dzięki. Piotr, no to jest bardzo trudny temat, no bo jedna strona ciągnie w stronę jakby religii, druga w stronę czegoś. W Holandii jakie religie są najczęściej popularne? No, nie ma już prawie religii w Holandii. Jak ja bym... Musisz się wyobrażać sobie, że jak ja chciałem się modlić w Holandii, to musiałem jechać, nie wiem, na przykład w Zwolle, gdzie mieszkaliśmy tam, musiałem patrzeć na godziny, o której kościół jest otwarty, bo inaczej bym się nie pomodlił w kościele. Serio? No. Msze święte w niedzielę, co tam... O kurczę. Nie, to było bardzo dziwne. A tutaj jestem szczęśliwy, że w Polsce tak ludzie wierzą, bo tutaj można zawsze się wybrać do kościoła. Jak... Chodzisz do spowiedzi często? No nie powiedz, nagrywaj tego. No powiedz, czy chodzisz do spowiedzi. Nie, w życiu jeszcze nie byłem w spowiedzi. Kurka. No. Znam osoby, co dzisiaj były na przykład. Bo ja nie miałem bierzmowania, wiesz? Aha. Bo ja w Holandii miałem komunię pierwszą, ale bierzmowania tam wtedy nie było w Holandii i nie miałem. A możemy o tym porozmawiać, czy nie wolałbyś, nie? No możemy, ja nie mam problemu. To nie możesz tego nadrobić jeszcze? Gdzie nie idziemy? Wiem, no co tutaj zawracam. Ty wiesz, że to jest bardzo ważny temat. Pomaga ci bardzo? Tak. W jaki sposób?
wiesz, bardzo niepopularne zdanie teraz. Nie, ja szczerze powiem, jak ja byłem młodszy, ogólnie moja babcia i dziadek, cała rodzina z Torunia. No, wychowany pod kościołem, wiesz, babcia, dziadek, wierzący, wszyscy. No ja też zawsze chodziłem do kościoła, nie chciałem. Wiesz, jak to jest jako dziecko do kościoła. No i tam ja zacząłem tak po swojemu spokojnie wierzyć, jak mama się rozchorowała. Miałem 13-14 lat. Ja do tego momentu wierzę, ale no, po swojemu też. I to daje mi siłę, to daje mi wszystko. Czasami też nie zawsze rozumiem wszystkiego w życiu, ale na pewno na wszystko jest czas i moment i wszystko się dzieje jak everything happens for a reason. Wszystko, nic się nie dzieje bez przyczyny? No właśnie tak. Okej. To jest trochę niepopularne zdanie, bo teraz w sumie katolicy, oficjalnie Polska jest krajem katolickim, no, ale wie. Praktycznie bardzo mało osób do kościoła. Nie, no dla mnie to jest żart. Ja przychodzę w niedzielę na mszę, obojętnie czy jestem o 19 czy o 9, zawsze jest pełny kościół. No oczywiście. Albo w mieście tutaj Gliwice, albo do miasta tutaj, w centrum, albo tutaj, gdzie mieszkam, w Starych Gliwicach. Zawsze pełno. Nawet czasami ludzie na dworze stoją. Powiedz mi, że ludzie nie chodzą do kościoła w Polsce. Jeśli patrzysz procentowo, to coraz mniej ludzi. No, procentowo. Podczas kazania co robisz? Myślisz o czymś, czy słuchasz? Ja słucham zawsze. Tak? Słucham i myślę. Co w niedzielę mówisz o ostatnim? A teraz nie byłem, bo mam mecz. No i nadrobiłeś to, czy nie? Nie, jeszcze nie, bo ja ogólnie teraz ostatnie dwa razy w niedzielę nie byłem, a przedtem byłem 5 razy z rzędu. To ogólnie już dużo, bo nie graliśmy w niedzielę cały czas. Teraz przedtem graliśmy cały czas w sobotę albo w piątek i 5 razy z rzędu byłem. I teraz z Arką w niedzielę graliśmy o 12. Ale teraz czwartki też graliśmy w niedzielę, bo mieliśmy puchary, prawda? No tak, czyli też tam między chodziłem czasami, nie zawsze, ale teraz będę już znowu w niedzielę. Który kościół w Gliwicach ci się najbardziej podoba i lubisz? No, ogólnie ten tam w tej ulicy Tito, tam jest, nie wiem... Wszystkich Świętych. Tak, Wszystkich Świętych. No właśnie tam mi się podoba. Fajny klimat ma. Tak, ale też taki typowy polski kościół. Byłeś na wieży tam, na górze? Możesz nie, wiedzieć? Nie, wiem, nie byłem. Szeli był kiedyś. Dobra, mam nadzieję, że zdążymy z pytaniami, będziesz... O, inaczej się zrobię cienek, mówisz. Te stare Gliwice to ja znam. Będziemy driftować na tym najwyżej. Driftowałeś kiedyś? Ścigałeś się? Nie. A jak cię wkurzy jakiś gościu na światłach, nie ścigałeś się na światłach? No tak, jak byłem młodszy, to tak. Kurczę, jak nie. A teraz już? Czasami, zależy jaki. Kto, kogo... Obok siebie będę miał na świat. Zapinasz pasy zawsze? Tak. A jak ktoś ci nie zapina, pasażer, to co, mówisz może? Muszą, bo teraz już są te samochody tak zrobione, że jak ktoś nie zapina, to ci cały czas... Z tyłu też? Z tyłu nie. To jak z tyłu nie zapnie, to co? No jak chce, to jak nie chce, to nie. Ale wiesz, że... Rodzina zawsze. Ale podczas wypadku on cię może złamać kręgosłup. No, bo się nie zapiął. No wiem, ale co powiesz? No powiedz, no. Na trening jeździcie, to zapinają pasy, czy nie? Tak. Zapinają. Tak. No właśnie. Kto nie lubi zapinać pasów w drużynie? Urosz Korn. Urosz. Powiedz tak, Urosz jak nas słyszysz. Urosz jest zawsze najlepszy, bo on zapina pas, ale jak dojeżdżamy do stadionu, nawet jeszcze nie przejechaliśmy bramy i on już zdejmuje pas i już... A złośliwie to robi. Mikel zawsze się śmieje, że Urosz to robi, zawsze go wkurza. Tak, Urosz teraz na kadrę poleciał, no, tak? Pozdrawiamy Urosza. Dobra, idziemy w sportowe ambicje, przyszłość, tak, inspiracja, dobra. Kadra. No, kadra, super. Ambicja napastnikowi pomaga czy przeszkadza? Pomaga. Dlaczego? Dlaczego? Jak nie masz ambicji, to po co grasz? Każdy napastnik musi mieć ambicje, bo nie chcę to tak podkreślać, ale pod końcem napastnik jest najważniejszą osobą na boisku, bo od niego musi zależeć wynik. On strzela bramki i za bramki się płaci pieniądze. Okay. Czyli dlatego musi mieć ambicje. Pokażę ci jeszcze jedno miejsce na koniec, to jest niedaleko tutaj, na Brzezińce, wiesz? Tak skręcimy w prawo. Kolejne pytanie. No przyszłość. Pogadajmy o tej przyszłości, Piotrek. Przyszedłeś tutaj, miałeś być 3 lata. Po roku chciałeś zmienić, bo była taka rozmowa, tak? Była. Pogadajmy o tym. No nie jedna. Dlaczego już po roku? Dlaczego? No bo klub się zgłosił z kraju, gdzie myślę, że każdy chce grać.
ja też jestem osobą, która ma marzenia, zawsze miałem. Jakie? Powiedz takie jedno marzenie, może które nie musisz dokładnie, ale chciałbyś w Real Madrid kiedyś zagrać, czy w Barcelonie? Nie, no to, wiesz, to do tego jest, ja jestem realistyczny i wiem, że takie rzeczy się nie zdarzą. Paulinho, zawodnik, były wiem. Zawodnik ŁKS Łódź. Wiem, ale to jest... Krzysztof Piątek, AC Milan. Proszę nie, no to właśnie... Ty jesteś gorszy od Piątka, no, przepraszam. Ja się nie porównam do Chinezu. No dobra, no ale on... Bo za dużo to robiłem i ja wiem. Ale chodzi no, o to, że to nie ja jest wiem. Sufit, nie, nie, to jest nie, to nie, no to nie jest sufit, dlatego ja mówiłem, jak... Teraz miałem ofertę z Serii B. Mm-hmm. Benjaminek z... drużyna, która spadła z Serii A, tak? Coś słyszałeś, to nie były plotki? No i wiesz, sam wiesz, jakbym tam przeszedł i wyobraź sobie, że tam zrobię awans, to już jestem w lidze, jeden z czołowych lig w Europie. I to tak. Jest, to jest bo to z... Muraś był blisko? No, to jest, a to jest marzenie, że gra... Ja prosto. Mm-hmm. No dobra. I grać w Serii A, no to jest marzenie. Mm-hmm. Grać ogólnie w Włoszech, ale w Serii A. No ale jak następny krok bym musiał być do Serii B i stamtąd skoczyć do Serii A, to... Mam jeszcze wiek, mam jeszcze lata przede mną, czyli czemu nie? Mhm. Takie masz marzenie. No, no to twój jest wiek jest chyba dobry. No jest, dla napastnika na pewno. Dochodzę do wieku, w którym chcę być w najlepszej dyspozycji. Ale gdzie chcesz mieszkać na starość? W Polsce nie czy w Holandii? Nie, na pewno w obu krajach nie. To w Polsce czy w, ani w Polsce, ani w Holandii? Nie. Dlaczego? Bo moja żona jest Holenderką, czyli w Polsce będzie raczej trudno, bo musiała się wszystko nauczyć. W Holandii nie lubimy, jak się kraj tam rozwija i rzeczy się dzieją z którą stronę idzie? No, rzeczy się dzieją w polityce i jak w szkołach. Ogólnie edukacja i wszystko to ja bym dał moją córkę do Holandii, ale nie jak ludzie się zachowują tam. Jak byliśmy w Alicante, to spotkaliśmy jedną Holenderkę tam pracującą w tej części. Ona uciekła, powiedziała, że ucieka, bo w tym kraju nie da się już mieszkać. No, no to jeszcze nie. Z Holandii, to jeszcze takie już nie powiem, że nie da się, ale dużo się... Co to jest? Na rondzie w lewo. Dużo się zmieniło w Holandii. Okay. I na złe, nie na górę. A powiedz, wiesz czym się Polakom kojarzy Holandia? Tak. Z czym? Marihuana, wszystko. No ja wiem. Rowery. No, rowery i na pewno. A jak z Amsterdam w ogóle, czyli czerwona dzielnica? No, czerwona dzielnica. Amsterdam polecasz w ogóle na zwiedzanie? Tak, tak. Ale tak ogólnie. Wszystko, tak. Amsterdam jest to. Ale nawet te czerwone dzielnice, to musisz zobaczyć. To jest atrakcja, naprawdę. To co z tą marihuaną, która jest w Polsce nie wiem, nielegalna? Nie wiem. A tam może spróbować, tak? Czy nie? Nie wiem. Nigdy nie mówią ludzie, że to jest lewo. Tak. To jest bardzo kontrowersyjny temat, czy ma jakiś nawet jest teraz w Polsce była sytuacja. To jest normalne. Że to jest lecznicze. Też moja mama jak była chora to na tego raka mózgu, to już po 8 lat to nagle tam wyszło, że to też pomaga i też używała. No ludzie mówią, że to nie szkodzi, czyli nie, ale z badań też nie wynika, że na przykład, że tak dużo pomaga. No, nie szkodzi, to no, na pewno można próbować, nie? Czemu nie? A piłkarzom pomaga, czy nie? Nie wiem. A w Holandii, nie? Nie, ale nigdy nie próbowałem, nikt nie próbował, na pewno nie, bo to jest, wiesz... Jak tu będziemy w lewo zaraz kręcać. Przejdziesz na ten, na kontrolę antidoping po meczu, co ja cię złapią, to już nie grasz. Rozumiem. Tu jest gdzieś skręt w lewo, tylko musisz taką polną drogę znaleźć. Wiesz gdzie? Nie, tutaj nie ma. A wyjechałeś kiedyś tędy? Nie. Ci się pokażę. Tam filmy. Będzie na pewno. Tak. A wyjechałeś tutaj kiedyś? No jechałem. Wiesz gdzie jesteśmy? O właśnie, no jak to jest? Czujesz presję, jak ktoś ci siedzi na ogonie, czy nie masz z tym problemu, że wolisz... No ja nienawidzę jak ktoś za bardzo. No właśnie to, teraz, to ja specjalnie hamuję. No właśnie, to musisz zahamować, bo woli za tymi drzewami, ten rząd tu jest taki... No nie, jak ja nienawidzę takich, które naciskają i tam potem uprzedzają mnie. Jak... Nie lubisz? Nie, ja zawsze specjalnie hamuję, żeby oni też zahamowali. Się uspokoili. No rozumiem. Dobra, idziemy w sportowe ambicje, przyszłość, tak, inspiracja, dobra. Kadra. No, kadra, super. A ty moja Polska. No właśnie, jak bardzo jest to twoja Polska? No jest, ja jestem Polakiem, zawsze będę. Masz jakiś tatuaż z Polską związany? No mam. A kraj i orzeł mam. Okej. Okay. Reprezentacja, jak już o tym rozmawiamy. Jest szansa, czy nie? Nie, no. Jak będę grał piłkę, zawsze będzie szansa, ale ja jestem realistycznie, wiem, że
Na tej pozycji mamy właśnie za dużo dobrych piłkarzy. Jakich? Oprócz Lewandowski? Jak? Lewandowski, Milik, Piątek, Wilczek. Kto tam jeszcze jest? Kownacki. No i tak mogę jeszcze dalej tam. No trudny temat, no ale jednak no, fajnie będziesz być powołany, jak Urosz teraz jest. No, ale Urosz tak powołany no, do kadry. Wiem, to... ale widzisz, jak mówię, jak będziesz grał, to zawsze jest szansa, bo ile Urosz ma lat? 32? Tak. I dostał powołanie? Tak. No dostał, bo zasłużył. Może sobie wymodnie, tu musimy się na chwilę zatrzymać koło tego, wcięcie po lewej. Fajnie, nie? No, ładnie. Nie, co to? No patrz, to jest taka ławeczka. I tutaj może zaraz na chwilę wysiądziemy, tylko ci pokażę ją. Ale to choć w sumie, nie wiem. W sumie wstawię to potem z powrotem. Co to jest, co widzisz? No Jezus. No. Ładnie, ładnie. Powiem ci, świetne miejsce, jak chcesz sobie na przykład uspokoić po ciężkim dniu, to powiem ci petarda, no, że możesz przyszedłeś tu kiedyś. No, nie, nie wiedziałem, że to tutaj jest. No masz coś takiego jak kapliczkę w samym środku pola. No i cisza jest. To jakby kiedyś miałbyś problem, to możesz tu przyjść pomedytować, bo spotkałem tu kiedyś, na rowerach byłem, wiesz? Mm. I spotkaliśmy tu kiedyś taką babcię, która właśnie sobie tu siedziała i... No zwykła kapliczka, ale widzisz, to się nie odbywa, nie? Co ty myślisz o tym? Chciałem ci to pokazać, nie? No, wiesz, to jest fajny zbój. Często się modlisz sam ze sobą? Ja codziennie. Różaniec? Nie, ogólnie codziennie normalnie się modlę wieczorem przed spaniem. Taka rozmowa bardziej? No... Z Bogiem? No tak, ale też jeszcze Aniele Boży, Ojcze Nasz, wszystko. Które najważniejsza modlitwa? Ojcze Nasz. Mogę cię zapytać taki temat, a musimy tylko... No właśnie... Jeśli możemy, no tak gadasz o tym tak fajnie, o mamie jeszcze chciałem zapytać, no. Bo mnie to ujęło bardzo. Tutaj? Tutaj musimy wrócić. Aha, dobra. Może by cofać. O mamie, tak. O mamie, bo ty o tym mówisz o czymś tak ciężkim, już o tym wielokrotnie mówiłeś, więc też tego nie chcę jakby piłować, ale mówisz o tym w taki sposób tak łatwy, tak? Mimo wszystko, że no, przykrywa to wszystko tą olbrzymią tragedię i powiedz mi, skąd ty czerpałeś się oprócz modlitwy i rodziny? No, co ci da? Potrzebowałeś jakiegoś wsparcia psychologa? Czy... Nie, niczego nie potrzebowałem. Co ty mówisz? No, miałeś żadnego wsparcia psychologa? Nie, bo ja jestem człowiek, który bardzo dużo trzyma... W sobie? W sobie. Nieprawda, taki twój znak zodiaku to są osoby... No wiem, ale też jestem... osobą, no jak mówię, że czasami za dużo trzymam u siebie i wiesz, to co się zdarzyło z moją mamą, to jest życie. Dla mnie to jest też takie dziwne, że moja mama nigdy nie chciała, żebym ja grał w Polsce w piłkę, bo mówiła, no, że wszyscy wyjeżdżają z Polski, a ty chcesz wrócić do Polski. Powiedziałam, no bo piłka w Polsce się zmieniła. No i właśnie w momencie, jak moja mama umierała, to był temat Zagłębia Lubin. No aha. I wtedy, nawet wtedy powiedziała, że to jest twoja przyszłość i ty musisz wybrać. No i wtedy jeszcze wybrałem, że nie, że na razie zostanę, powalczę i zobaczymy, co będzie za pół roku. No i... My się cieszymy, no bo... No ja też, mistrz, bo widzisz, mistrz Polski. Doszło to do ciebie, że jesteś mistrzem Polski? Nie, no to co... Jeszcze w takiej drużynie, która nie aspiruje do tego miana. Mimo wszystko, że jesteśmy solidni, że... I są to ale ja już od razu mówiłem, jak przyszedłem do Piasta, że po dwóch treningach wiedziałem, że to nie jest drużyna, która w ogóle będzie... Która się ledwo utrzymała. Jak widziałem piłkarzy, to myślałem, kurczę, no z tą drużyną byśmy nawet w Holandii w pierwszej dziesiątce. Kurczę. No i widzisz, no, że mistrzostwo zrobimy, to też bym nie powiedział. No ale to dochodzi do ciebie, jesteś najlepszy w tym kraju. No tak. Parłeś nosa wielkim. No i teraz też, że było... Mistrz z wicemistrzem. Tak. Legia wicemistrz. No i wiele osób mówiło chociaż remis tam w kulisach, bo podmówiło. Tak, ludzie, jak mówię, ludzie. Ale bali się ludzie, bo no, wiesz, bali się, Legia była wyżej. A po co? Czego my musimy się bać? Kogo? No właśnie kompleks. Jak ludzie do nas przyjeżdżają, to nas muszą się bać. No właśnie kompleks, cały czas, strach. Wielka Legia z nazwy, tak? Tam jeden kibic też powiedział. Ja już teraz powiedziałem, że w Polsce po półtora roku teraz widzę, że w Ekstraklasie każdy może zdobyć mistrzostwo. Okej, okay, to teraz to jest tak słaba liga, czy tak nie, mocna? Nie, że taka wyrównana. Okej. Okay. Że ja, mi się wydawało, że Legia to też, wiesz, nie można tak za mocno mówić, bo to jest początek sezonu, ale Legia mi się wydawało, że jest słabsza
od zeszłego sezonu. W zeszłym sezonie mi się wydawało, że jest mocniejsza. Jakościowo i też lepiej poukładane. Mentalnie też. Wszystko było inaczej. No właśnie to był taki zawsze kompleks Legii. Muszę powiedzieć, mówisz, że każdy może zdobyć mistrzostwo, ale taki ja mówię, że każdy może zrobić mistrzostwo. Piast jest pokazał, że jest możliwe, ale co ludzie nie mogą zapomnieć, że tajemnica mistrzostwa Piasta jest w szatni. Mhm. I możesz dobrze grać, ale najlepsze wyniki musisz osiągnąć w kolejce 30 do 37. Mhm. I co zrobiliście? No i przed tym musisz tylko załatwić, że będziesz w tej pierwszej ósemce. Nie? To jest najważniejsze. I potem musisz sobie zrobić najlepszą pozycję i przez te baraże, które zrobili, musisz być gotowy. Od 30 do 37 kolejki pokazaliśmy, że tam jest najważniejsze. Bo ile punktów zrobiliśmy? Na 21? 19. 19. I ta pogoń byłaby do ogrania, gdyby tą tam nie przestrzelił, nie? Ale wiesz, ja miałem też z poprzeczkę, tam bramkarz mi nogą obronił, czyli pogoń do ogrania, bo to był pierwszy mecz, gdzie musieliśmy sobie radzić z tym pierwszym miejscem. Też mieliśmy oczywiście... W głowach, ale też szczęście, że Jagiellonia pokazała, że jest też mocna i że wygrała z Legią. O, choinkę nie zaczep? O. Ty! No właśnie, to powiedzmy, że to długi materiał nam wyszedł. Ja nie wiem, co mam z tego wyciąć, Piotr. No, musisz sobie pomyśleć. No 60 minut, to tego nikt nie będzie oglądał przecież. Możesz światełko włączyć, jak taksówkarz? Jeszcze na ciebie bardziej. Nie, to... Okej. Kogo nominujesz? Tak, ja patrzę teraz w szatnię. Był już Jorge Felix i był... Franek był, tak? Tak. Ja bym dał... Bartka, Rymaniaka. Okej. Okay. A jakim autem ma jechać? Bartek swoim. Nie mam klimatu, nie. No, choć już teraz, może teraz będzie ogrzewanie pewnie. Nie, teraz ogrzewanie najważniejsze. A może jakieś ciekawe auto wymyśleć, to poszukamy dla niego. Może coś z gamy Toyoty? Coś dużego, na przykład jakiś pick-up na przykład? Jak ja bym był Bartka, zapytaj Bartka, czy może pożyczyć samochód. Coś dużego. To najmniejsze daj. Dobra, spróbuję. Aigo daj. Aigo. Zobaczę, jak sobie poradzi.